Klan Gwiazdy i Klan Ciemności Czterech Drzew dość różnią się od Klanu Gwiazdy i Ciemnego Lasu z oryginalnych Wojowników. Dlatego też pomyślałam, że zrobię filmik o wszystkim, o czym powinieneś wiedzieć o Klanie Gwiazdy i Klanie Ciemności Czterech Drzew. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Rangi. W Klanie Gwiazdy występuje tylko jedna ranga. Są nią panowie, czy też lordowie. Tą rangę noszą Dębowa Gwiazda oraz jego bracia. Sosnowa Gwiazda i Brzozowa Gwiazda. Lordowie pełnią rolę przywódców Klanu Gwiazdy oraz decydują, który kot do niego trafi, a który nie. Każdy z kocurów pełni rolę opiekuna swojego klanu. Więc jeśli na przykład jesteś kotem z klanu Brzozy, o pomoc powinieneś modlić się do Brzozowej Gwiazdy. Lordowie również dają kotom z klanu Dębu, klanu Sosny i klanu Brzozy życia przywódcy. I w przeciwieństwie do oryginalnych Wojowników, gdzie życie jest 9, w Czterech Drzewach są tylko 3. W Klanie Ciemności na samym szczycie znajduje się królowa, którą jest Wierzbowa Gwiazda. Kotka pełni rolę przywódczyni Klanu Ciemności oraz decyduje, kto do niego trafi, a kto nie. Zaraz pod rangą królowej znajdują się równolegle dwie rangi. Ranga księcia, którą pełni jej syn Cień, oraz rangę królewskiego medyka, którą pełni Cierniowy Pazur. Królowa, książę i królewski medyk odpowiadają za dawanie żyć przywódcy kotom z klanu Wierzby. Pod nimi znajduje się jeszcze jedna ranga, którą ja określiłabym jako szlachtę. Do tej rangi należą koty, które za życia przysłużyły się jakoś dla klanu Ciemności i klanu Wierzby. Do którego klanu kot trafia po śmierci? W Czterech Drzewach kot sam decyduje, gdzie chce trafić po śmierci. Jednak są pewne czynniki, które mogą wpłynąć na jego wybór. Pierwszym z nich jest jego pochodzenie. Koty z trzech klanów za dobry uważają Klan Gwiazdy i do niego zazwyczaj chcą trafiać po śmierci, a Klan Ciemności uważają za zły. Natomiast koty z klanu Wierzby za dobry uważają Klan Ciemności i to do niego zazwyczaj chcą trafić po śmierci, a Klan Gwiazdy uważają za zły. Innym czynnikiem mogą być osobiste przeżycia. Tu bardzo do przejścia kotów z trzech drzew na stronę Klanu Ciemności przyczynia się Wierzbowa Gwiazda, która wykorzystuje każdą możliwą okazję, by przeciągnąć kota na swoją stronę. Zdarzają się jednak przypadki, w których to kot z klanu Wierzby decyduje, że nie chce po śmierci trafić do Klanu Ciemności. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że w przeciwieństwie do Wierzbowej Gwiazdy, lordowie nie namawiają kotów do przejścia na ich stronę. Jest jeszcze jeden czynnik, na który koty nie mają wpływu. Znaczy, trochę mają, ale o tym zaraz. Kot najzwyczajniej może zostać niewpuszczony przez lordów lub królową do klanu, do którego chciałby się udać po śmierci. Kiedy kot może zostać niewpuszczony do pośmiertnych klanów? W Klanie Gwiazdy znajdują się głównie dobre koty lub koty, które były złe, ale tego żałują. Tak naprawdę mogłeś ze życia nawet pracować dla Klanu Ciemności, ale teraz tego żałujesz. I lordowie nie będą mieli żadnego problemu z przyjęciem Cię do Klanu Gwiazdy. A jak to wygląda z Klanem Ciemności? Wierzbowa Gwiazda chętnie przyjmie każdego kota, który będzie chciał po śmierci trafić do Klanu Ciemności. Nieważne, czy za życia miał coś wspólnego z Klanem Ciemności, czy nie. Jednak jest jeden warunek. Za życia nie mogłeś zrobić nic złego wobec Klanu Ciemności lub Klanu Wierzby. Wierzbowa Gwiazda do Klanu Ciemności nie wpuszcza również zdrajców, czyli kotów z Klanu Wierzby, które przeszły na stronę trzech klanów. Co jednak będzie, jeśli kot nie dostanie się do żadnego z pośmiertnych klanów? Będzie skazany na wieczne błąkanie się w pustce oraz pewnego dnia zniknie. I tutaj trzeba zaznaczyć, że koty z Klanu Gwiazdy i Klanu Ciemności nigdy nie znikają. Wróćmy jeszcze na chwilę do Klanu Ciemności. Możecie zastanawiać się, po co Wierzbowa Gwiazda namawia koty do przejścia na jej stronę. Cóż, jest pewna przepowiednia.
Kiedy na czarnym firmamencie wzniesie się krwawy księżyc, duchy staną się silniejsze niż kiedykolwiek. Wtedy książę ciemności da znak, na który gwiazdy i cienie wraz ze swoimi potomkami stoczą ostateczną bitwę. Czyli jeśli ktoś nie zrozumiał, to w nocy, w której na niebie będzie świecił czerwony księżyc, klan gwiazdy wraz z trzema klanami stoczy ostateczną walkę z klanem ciemności i klanem wierzby. Można by pomyśleć, że klan gwiazdy będzie miał oczywistą przewagę liczebną. Jednak wierzbowa gwiazda ma pewną zdolność, której nie posiadają lordowie. Jest to zdolność dawania kotom supermocy, ale to już materiał na inny odcinek.